Nie słyszał pan o tym, nie? No to ten stał opisywany, ale co ja będę, wie pan. A nie mówiło się we wsi o tym w ten czas? Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Historii Hiking. Jesteśmy we wsi podkarpackiej Gniewczyna Łańcucka. I dzisiaj będzie odcinek o próbie. A dokładnie o życiu dwóch społeczności w czasie II wojny światowej właśnie w tej wsi. I o próbie, jakiej te dwie społeczności zostały poddane w okresie hitlerowskiej okupacji Polski, Podkarpacia i Gniewczyny. Głównym świadectwem mojej opowieści będzie świadectwo Tadeusza Markiela. Człowieka, który jako 13-letni chłopiec widział całą tą tragedię, która rozegrała się właśnie w Gniewczynie w 1942 roku, a dokładnie w listopadzie 1942 roku. Serdecznie dziękujemy za wasze wsparcie. To dzięki niemu mogliśmy ruszyć w Polskę i nagrywać dla was odcinki z nowych regionów. Właśnie nakręciliśmy nowy reportaż specjalnie dla naszych wspierających. Jest to opowieść i świadectwo jednego z ostatnich żyjących polskich więźniów, Arbeitslager Riese, Edmunda Szenkowskiego, którego miałem okazję poznać w 2010 roku podczas 65. rocznicy ukończenia II wojny światowej. Pamiętajcie, że wspierając nas, otrzymujecie dostęp nie tylko do specjalnych reportaży, ale i podcastów, audiobooka i ekskluzywnych wpisów. Co więcej, przy nazwie użytkownika w komentarzach i na czacie wyświetla się plakietka mecenasa. Wspierających na najwyższych progach uwzględniamy też w napisach końcowych oraz regularnych zniżkach. Szczegóły w linku pod filmem. Świętej pamięci Tadeusz Markiel wspominał, że w tym właśnie okresie, w 1942-1941 roku, zaczęła się tworzyć pewna elita właśnie w Gniewczynie. Do tej elity należał miejscowy sołtys, jego współpracownicy, a także członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Mieli niepisany układ z władzami okupacyjnymi, z Niemcami. Straż Pożarna, sołtys i jego pomocnicy będą utrzymywać porządek na wsi i spokój, aby żandarmeria nie musiała co chwilę tutaj przyjeżdżać. A w zamian za to strażacy będą mogli spokojnie urządzać różnego rodzaju imprezy i zajmować się tak zwanym macaniem. Co to było macanie? Tadeusz Markiel wyjaśnia. Macanie odnosiło się do Żydów. Należało wytropić Żyda, złapać go i tak wystraszyć i zaszantażować, aby on oddał wszystko, co ma schowane. A więc na przykład jakieś kosztowności, biżuterię, pieniądze, porcelanę, czasami jakieś dobre ubranie, czy innego rodzaju jeszcze rzeczy, które można było spieniężyć, albo też przywłaszczyć dla siebie jako rzecz dobrą, materialną. I kiedy to macanie nastąpiło, Żydzi zaczęli się panicznie bać właśnie tej elity z Gniewczyny. Zaczęli zatem chować się po swoich domach. Co robiła elita? Przyjeżdżała wozem strażackim i sikawką wlewała przez komin wodę tak długo, aż ci, którzy schowali się w tym domu, nie otworzyli drzwi i nie dali tego, co żądała właśnie ta miejscowa, w cudzysłowie, elita. Przepraszam pana, szukam takiego miejsca, dom trynczerów z okresu II wojny światowej. I tego, co się tu wydarzyło. Słyszał pan o tym? Nie słyszał pan? A pan jest gniewczaninem? Długo pan tu mieszka? No był taki dom trynczerów Żydów, którzy mieszkali tutaj w okresie wojennym i przed wojną i tam było jakieś morderstwo. Niemcy przyjechali z... Był jeden dom tam, żydowski. Tak. Drugi był od tak. A więcej to ja nie pamiętam, nie wiem. Z tego, co starzy ludzie mi mówili, to tylko te dwa. Tak? A o rozstrzelaniu tych trynczerów nie wiem, nic pan nie słyszał, nic, tak, nie? Tylko,
Tam był jeden dom, mhm, i tu był drugi. To wiem, co starzy ludzie powiadają. A jeszcze ktoś żyje na wsi, kto mógłby pamiętać te rzeczy? Z takich starych. No właśnie. Z takich starych ludzi. Oj, musiałby pan podjechać do sołtysa, on by najprędzej wiedział. Sołtys, tak? A długo już jest sołtysem? Jest długo. Długo, nie? Ozyra się nazywa. Ozyra, pan Ozyra. Dobrze, to dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, wszystkie dobre. Ja no więcej nie wiem. No tak, tak. No, dziękuję bardzo. Markier wspominał, że bardzo dużo mieszkańców Gniewczyny całkowicie wyparło tą historię. Dlatego, że dość sporo ludzi z tej wsi było, powiedzmy sobie to, umoczonych właśnie w tą tragedię. Markier wspominał, że w okresie właśnie, kiedy on wydał wspomnienia, kiedy zaczął rozsyłać te wspomnienia do dyrektorów szkół, do miejscowych gazet, zaczął się ostracyzm. Na przykład mówi do niego, na cholerę wspominasz to, co już minęło. Po co o tym mówisz? Po co w ogóle do tego wracać? Tadeusz świętej pamięci Markiel mówił, że w tamtym okresie żyli jeszcze ci, którzy mieli i maczali palce w zagładzie Trymczerów i Adlerów. W maju 1942 roku komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewczynie zarządził dużą akcję tak zwanego macania. Przetrząsano wszystkie kryjówki, w których mogliby ukryć się Żydzi, obory, stodoły, miejscowy las, krzaki, i wyłapywano tych Żydów, ładowano rodziny złapane na wozy drabiniaste i więziono ich do domu Lejby Trinchera. Ten dom znajdował się w samym sercu wsi Gniewczyna, bardzo blisko kościoła. Tadeusz Markiel, który jest dzisiaj głównym narratorem, przemawia przez akurat moje usta, jako nastoletni chłopak na wieś o tym, że miejscowi zbierają i przechowują Żydów w domu Trinchera, pobiegł tam natychmiast zaciekawiony właśnie tym wydarzeniem, bo to wydarzenie praktycznie rozeszło się przez całą miejscowość lotem błyskawic. Kiedy pobiegł tam, to już wiedział, że Żydzi przetrzymywani są w piwnicy, a na górze w izbie prowadzone są tak zwane rozmowy. To jest przesłuchania, które za pomocą różnego rodzaju tortur, przytapiania wodą na przykład, albo też szantażu, polegały na tym, aby wyciągnąć informacje, gdzie ci właśnie Żydzi schowali swoje kosztowności, dobra, które mogą właśnie ci, którzy przesłuchują, zabrać, wzbogacić się. Robiono to z chciwości. I Markiel po wojnie bardzo długo czekał, aby tą historię opowiedzieć. I opowiedział ją praktycznie pod koniec lat 2000. Kiedy wiedział, że już czas jego nadchodzi i kiedy wiedział, że jeżeli jej nie opowie, to ona zniknie w mrokach historii i nikt do niej nie wróci. Markiel wspomina. Pobiegłem jako chłopak. Wszedłem tam w przeciągu i cicho siedziałem. Dochodziły stłumione odgłosy. Jeden rozróżniałem. Był to płaczliwy jęk. Kobiety, które zostały tam zatrzymane, na przykład żona rodziny Adler, czy żona Lejby Trinchera, były gwałcone. A na górze właśnie tego mieszkania, w tych izbach, były tak zwane przesłuchania. Kiedy doszli do tego, że już nie ma co wyciągnąć od tych ludzi, bo tam nie było mowy o żadnych kosztownościach, to byli tacy sami biedacy i nędzarze, jak i większość z tych, które tutaj na tej podkarpackiej wsi żyła. Lejba powiedział, że ma jeszcze kapelusz i płaszcz, a Adlerowie powiedzieli, że mają schowane ubranie u jednej z sąsiadek polskich. Wtedy ci właśnie z tej zwanej elity pojechali do tej polskiej sąsiadki i powiedzieli jej, co grozi za przetrzymywanie mienia i pomagania Żydom, że bez wątpienia wiedzą, jak tą sprawę załatwić. Ta się oczywiście wystraszyła i wszystko, co miała, co było w depozycie przez Żydów schowane, wydała właśnie oprawcom.
kiedy zorientowano się, że już nie ma co wyciągnąć, że wszystko, co było możliwe, zostało wyciągnięte, postanowili sprawę załatwić w sposób dramatyczny i w sposób niezwykle niegodziwy. Przepraszam pana na sekundkę. Boże, coś chciałem zapytać. Ktoś pan przejedzie. Proszę przejechać, bo nie będziemy tamować. Proszę bardzo. Dziękuję. Chciałem zapytać, szukam takiego miejsca, dawny dom trynczerów. Żydów, którzy mieszkali tutaj w okresie wojny i przed wojną. I wydarzyło się tutaj coś tragicznego, związanego z egzekucją tych ludzi przez niemieckich żandarmów. Nie słyszał pan o tym nic? Gniewczynie Łańcuckiej, bo to Gniewczyna Łańcucka. Nie kojarzy pan nic, nie? A coś, nie wiem, w szkole może mówili, albo nie wiem, coś starsi ludzie, jak pan tutaj mieszka? Nie kojarzę nic. Nic takiego nie było. To nic, szukam dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Spróbujemy następnego. To będzie trzecia osoba, którą zapytam o trynczerów. Ten pan wydaje się dość wiekowy, więc będzie możliwość jedzenia. Dzień dobry, kłaniam się uprzejmie. Ja tu jestem przejazdem, robimy opowieść z historii II wojny światowej i szukam takiego miejsca, który nazywany był domem trynczerów. W sensie Żydów, którzy mieszkali właśnie w Gniewczynie po czy przed wojną i zostali... Muszę odjechać. Przepraszam pana sekundę. Tam dalej były domy. Jeszcze, tak. Jeszcze nawet mi tutaj jest zamieszkany jeden. Tak? No. Proszę poczekać. Kręcimy materię, przepraszam bardzo. Dziękuję. To jeszcze jest dom, gdzie mieszka... To jest zamieszkane tylko przez... Przez już Polaków, tak? Tak. A dużo było rodzin żydowskich przed wojną w Gniewczynie i w czasie wojny? Sporo Żydów mieszkało w Gniewczynie? Nie wiem, to raz, dwa, trzy, cztery, pewnie z pięć, czy może więcej. Może z pięć. A o trynczerach pan słyszał, o takiej rodzinie trynczerów, albo nazwisko Adler? Było w nowinach. W nowinach? To w gazecie takiej lokalnej? Tam nowiny może. I co tam było napisane w tych nowinach? No jak tych Żydów wywozili to po wojnie o tego. No. A, bo była ekshumacja. Nie wiem... No to było w tym, że na Niechciałki tam gdzieś. Właśnie ten cmentarz w Niechciałkach, tak? Tak? No. To była ekshumacja tych, których tutaj zamordowali. Tak. No w ten czas właśnie to wywieźli, a później nie było. A wie pan, kto to zrobił, oprócz Niemców? Czy jeszcze ktoś pomagał im? Nie. Nie słyszał pan o tym, nie? No to tam to opisywane, ale co ja będę, wie pan. A nie mówiło się we wsi o tym w ten czas? Po wojnie, w domach, w szkole, między starszymi, no właśnie. Ojciec co pochodził, no to tak po prostu tam był tylko placu. Tak. No ale na ten temat nie mówiło się. Nie opowiada, a i każdy się chyba bał. Chyba się bał. Ale czego się tu bać? Prawdy, no, opowieści? Nie wiem. Nie wiadomo, no. Nic, dziękuję bardzo, nie przeszkadzam. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Tutaj troszeczkę rąbka tajemnicy. Jeden mieszkaniec wsi zdradził. Powiedział, że jest jeden dom żydowski, który zamieszkuje dzisiaj polska rodzina. Bo większość z domów tych Żydów, którzy zostali wysłani na zagładę, zajęli Polacy. Tylko nikt nie chciał zająć domu Lejby Trynczera. Mówiło się we wsi, że to jest jakiś fatum, albo też nie mówiło się kompletnie nic. Co oznaczało, że ludzie nie chcą do tego wracać i nastąpiło pewnego rodzaju wyparcie tej historii. No, pan powiedział, że tak, no ojciec mieszkał tu we wsi, coś tam się mówiło, ale panie, wie pan, no i tak mniej więcej Barkiel, który mieszkał tutaj, tak to wszystko opowiadał. Natomiast co było dalej? Kiedy przyjechali żandarmi niemieccy, spotkali się z tymi, którzy złapali właśnie trynczerów i Adlerów. Adlerowie mieli czwórkę dzieci, trynczerowie dwójkę i pojechali pod dom. Pod dom właśnie Lejby Trynczera, gdzie urządzono te tak zwane prowizoryczne więzienie. Najpierw rozchodził się zapach pieczonego chleba, świeżej kiełbasy
kiedy żandarmi z miejscową elitą zjedli śniadanie, udali się w kierunku właśnie domu, trynczerowego domu. Jestem bardzo blisko dawnej posiadłości domu trynczerów, po którym dzisiaj już nie ma kompletnie żadnego śladu. Co działo się dalej? Tadeusz Markiel, jako obserwator, pamięta doskonale. Wspomina i mówi, że tylko na filmach tak naprawdę ofiary odgrażają się swoim odprawcom. Coś mówią. W rzeczywistości śmierci towarzyszy cisza. Nikt nic nie mówi. Nawet dzieci kamienieją ze strachu. Obserwator, jakim był Tadeusz Markiel, pamięta ze szczegółami połatane kalesony, lejby trynczera, kiedy wychodzi wystraszony, wyciągnięty właśnie przez ochotników, elity, gniewczyny, pod lufy karabinów żandarmerii niemieckiej. Pamięta, jak sznurki z tych kalesonów merdają mu na wietrze między jego gołymi stopami. Na początku chciałby zasłonić swoją piersią, swoją żonę i dzieci. Żandarm każe mu położyć się na ziemi, ale rozmyśla się. Każe wstać i woła jego syna. Syna, który ma położyć się twarzą do ziemi. Następuje strzał. Markiel mówi, że to nie jest jakiś potężny strzał. Jakiś głuchy, taki mocny, który by świtał w uszach. Taki strzał jak jakiś strzał z pistoletu nakapiszony. Delikatnie drga ciało, a z włosów jasnych powoli zaczyna wylewać się rubinowy kolor krwi. Na ten widok śmierci dziecka Lejba i jego żona jakby spopieleli, zatrzymali się jak posągi z tego, co zobaczyli, ze strachu, z dramatu, z bezsilności. Markiel wspomina, że ta sytuacja powtórzyła się jeszcze 2 razy. Nie mogłem dalej patrzeć. Byłem nastoletnim chłopcem. Panika zalała mi umysł. Uciekłem. Ale resztę widział inny chłopiec. 10-letni Janek, który również dał świadectwo, co działo się dalej. Otóż właśnie elita wyciągała następnych Żydów uwięzionych w domu trynczerów i przez otwierane, skrzypiące drzwi wypychała żandarmom na podwórko. A ci, tak jak powiedziałem wcześniej, kazali się położyć, delikatny odgłos, jakby strzelał kapiszon, i tak prawie 11 razy, ponad 11 razy. Oczywiście Markiel wspominał, że było tam 18 ofiar, ale po pracach historyków, szczególnie pani Skibińskiej, która opracowała z Tadeuszem Markielem książkę Zagłada domu trynczerów, źródła historyczne jak najbardziej uzwierciedlają świadectwo Tadeusza Markiela. Lecz ofiar nie było 18, a 11. I te ofiary, które zostały zamordowane, były ciągnięte przez miejscowego wynajętego chłopa do już wcześniej wykopanych grobów przy domu trynczerów. Dzisiejszy odcinek był niezwykle wyczerpujący. Przede wszystkim nie tyle co fizycznie, co psychicznie. Ja sam mam 2 dzieci. I wyobrażam sobie, gdybym został tak po prostu wydany przez swoich sąsiadów, przyjaciół, dlatego że jestem inny, albo innej narodowości, albo innego wyznania. Dopiero nocą docieramy na cmentarz hitlerowskiego niemieckiego terroru Jagiełła Niechciałka. I tutaj, na tym cmentarzu, odnajdujemy masowy grób Lejby Trynczera i jego żony Szeindli. Pamięci
Żydów pomordowanych jesienią 1942 roku w Gniewczynie Łańcuckiej, ekshumowanych po wojnie w 1947 roku. To właśnie tu spoczywa Leiba Trincher i jego żona Szeindla oraz ich synowie Leib i Leizor, Simcha Adler i jego żona Gitla z domu Sandmanów. Ich dzieci Szymon, Józef, Nuchem i Aaron, zwany pieszczotliwie Urysiem, oraz dwie osoby nieznane z nazwiska. Kładę delikatnie kamień ku pamięci tych, którzy zostali tutaj przez Niemców zamordowani. I na sam koniec chciałbym tylko powiedzieć, Tadeusz Markiel nie będzie miał nigdy pomnika. Przypuszczam, że nie trafi również nigdy do podręczników szkolnych. Na pewno nikt nie nazwie ulicy jego imieniem, ani też nie będzie miał gabloty w szkole. Dlatego tym bardziej należy o nim mówić i jego świadectwo przypominać, bo jak sami widzieliście w dzisiejszym odcinku, pamięć jest krótka. Albo chcą ludzie, żeby była krótka. I Tadeusz Markiel i jego świadectwo zasługuje na wieczną pamięć tego, co wydarzyło się w Gniewczynie w 1942 roku. Dobranoc. Pamiętajcie, żeby obejrzeć najnowszy reportaż, który przygotowaliśmy specjalnie dla naszych wspierających. Pomagając nam tworzyć nowe odcinki, otrzymujecie też wiele innych bonusów. Szczegóły w linku pod filmem. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów: Radosława Burczyka, Adama Guska, Bajkera Budzyka, Witolda Chojeckiego, Kamila Dzikiego, Gildorfa K., Karola K., Marcina Lukomskiego, Sylwestra Mysone, Galicję Productions, Małgorzatę Sobczak, Wojciecha Srokę, Piotra Szczaubę, Mariusza Tokaja i Wojciecha Wono. Naszymi mecenasami są także Michał Dura, Michał Chmielarczyk, Wojciech Byrski, Michał Folga, Remigiusz Golanowski, Mirosław Kanak, Radosław Barwiński, Anna Kudła, Norbert Mądrzak, Damian Ślemp, Krzysztof Toborski. Ogromnie, ogromnie Wam za to dziękujemy.